Dzień dobry, cześć i witam. Diablo 2 Resurrected przed wami. W końcu, że tak powiem, bo już od dłuższego czasu planowałem, aby zacząć nagrywki. Tak więc, no, jaram się jak norweskie kościoły. No i co, ankietę wygrał druid. Więc druidem rozpoczniemy rozgrywkę w takim razie. Hardcore oczywiście. Co, może będziesz Panoramixem albo Duninek, brat Panoramixa, który tworzy napoje z owoców jałowca. No to co, tworzymy. No okej, jak ci zginie postać, to koniec gry. Takie są zasady. No i co? Mamy pewnie mapkę od razu z wyjściem mostem, tak? No pewnie. Pewnie, że tak. 75% szans na to, że taka mapka się trafi. Większość przypadków. Coś takiego się dzieje. Jestem Makara. I kupię od ciebie każdy przedmiot. Nawet ten, który myślisz, że jest coś wart. Najczęstsze odpowiedzi na grupie na fejsie z Diablo, jak wystawiają ludzie jakieś przedmioty, czy jest to coś warte. I najczęstsza odpowiedź: Akara, albo 35 tysięcy. A więc zaczyna się. Co my tu będziemy mieli za układ? Zobaczymy. Widzę, że już mnie prowadzi mapa, droga mi prowadzi w prawo, więc pewnie segment wejścia będziemy mieli na zimną równinę od strony prawej. No i cóż, nasz druid na normalu będzie pod ogień, tak myślę, że będzie to najlepsze rozwiązanie. Generalnie w tej serii nie będę jakoś się tam, wiecie, ograniczał w taki sposób, że każda postać będzie tylko sama szukała, czy jakiś sobie tam challenge robił specjalne, bo ja nie uważam się za jakiegoś super prosa w tę grę, jakiegoś wielkiego doświadczenia, pomimo że grałem już tą grę od wielu lat, no z przerwami. W zasadzie gdybym miał tak, no początki, to oczywiście była demówka, w której to był tylko dostępny barbarzyńca i można było przejść krwawe brzozowisko, zimną równinę, wkroczyć na cmentarz, pierwsze dwa zadania wykonać i to było wszystko. No zagrywaliśmy się wtedy z bratem. O, jest pierwszy domek, ale to nie jest domek z super chestem. O, są dwa domy na krwawym brzozowisku, które taki chest mają. Tylko że jest to, w zasadzie to on tak wygląda. I tyle, że to nie jest to. Drugi dom jest też taki właśnie w takim typie, tylko że wejście ma od tej strony. Może jest nieco węższy tylko. Dobra, poziom się wbił. Jako że to jest hardcore, to trzeba będzie tutaj inwestować jak najwięcej w zdrowie. Generalnie, jeśli chodzi o rozwój postaci, to żadną z nich nie warto ładować w ogóle punktów w energię. No nie jest to potrzebne aż tak. Wiadomo, można sobie to pakować, żeby troszeczkę wygodniej było z maną, ale to lepiej sobie zainwestować siano w mikstury i pić jak opętany, ale jednak ważniejsze jest życie, no a siła i zręczność, no to pod przedmioty, w zasadzie dla większości postaci. Zaczynam już z 15 punktami siły, nawet jak tam będę sobie robił, oczywiście, no standardowo, talerk będzie. Można sobie to zrobić nawet w pikowanej zbroi, to nie ma problemu. Wiadomo, można by zrobić jakieś tam pierścieniówce i tak dalej, więcej obrony, ale też trzeba pamiętać, że zbroje dzielą się na typy. Na lekkie zbroje, cięższe, i to później wpływa na szybkość chodzenia, biegania i na to, jak nam szybko
spada wytrzymałość, też warto o tym pamiętać. A sobie weźmiemy skilla. No idziemy w żywioły, więc będzie ogień. Generalnie tutaj ogień to jest przepotężny, zwłaszcza jak mamy właśnie na początku postaciami do wyboru taki żywioł. Tak samo gdyby zaczynać z zabójczynią sobie, tworząc ją na pułapki, no to też lecąc w ogień możemy dość mocną tą postać stworzyć na normal. Tak samo świętym ogniem paladynem, gdyby zaczynać, to jest też bardzo dobry build na początek. Dobra, co, zostawiać tutaj waypointa i czy TPK iść po waypointa jak na speedrunach, to jak to robi Nadin, czy też stary dziad razem z Nadinem speedrunowali. To byli czasy. No generalnie to poznawanie całej gierki, odkąd weszło D2R, no to właśnie od tych kanałów dwóch się tutaj u mnie zaczęło. A więc pochłaniałem tą wiedzę, którą oni przekazywali. I tak naprawdę od tego momentu, jak właśnie D2R wyszło, to zacząłem się tak bardziej zagłębiać w gierkę, dowiadywać coraz więcej rzeczy. Bo moje wcześniejsze granie to było takie, no, dla fanów w zasadzie tylko. Ulubioną postacią był nekromanta i niemal zawsze nim grałem pod ożywienia. No i co, zaczynając D2R to też nekromantę stworzyłem. No ale co, później jak się dowiedziałem, jakie to lokacje trzeba farmić i tak dalej, ale jeżeli rundka na Mefista naprawdę potrafiła bardzo długo trwać, to trochę nie miało sensu. Samonerem dopiero się fajnie gra, jak ma się już taki endgame'owy build. Enigma, bestie na przykład się ma jeszcze, najemnika z dumą, plus jeszcze aura mocy i wtedy taki nekromanta ma 3 aury na swoich przywołańcach. Ma moc od najemnika, koncentrację z jego słówka logicznego w broni, czyli dumy, no i fanatyzm w bestii w toporze. Ale to już takie endgame'owe buildy, to już w ogóle tematy, których nie wiem, czy tutaj w ogóle dotkniemy, chociaż to będę się starał, aby takie rzeczy stały się prawdą. No czarodziejka, która jest druga w kolejności, no to ona będzie tutaj chyba najdłużej tą serię ciągnęła, bo ją się najwięcej na farmie. Także zapewne też będą robione postacie, które będą magazynować przedmioty czy runy i tak dalej. Na pewno będę zostawiał sobie perfekcyjne ametysty, bo one będą przydatne do tworzenia w kostce Horadrimów amuletów maga. Taki amulet zapewnia nam, gwarantuje procent do rzucania czarów. Nie pamiętam tylko, jaki to był tam przedział. Regeneracja many i plus jeszcze do many, no oczywiście. Jeszcze by się tu zagłębiać bardziej w tworzenie takich amuletów, no to wiadomo, trzeba je tworzyć na postaci na jak najwyższym poziomie. Do tego jeszcze musi być amulet z odpowiednim item levelem. Czyli najlepiej teraz znajdowany na Terror Zone. Bo przynajmniej tam 90-91 poziom postaci by trzeba było mieć. No i wtedy w zależności od z jakiego potworka co znajdziemy, bo elitki jeszcze dają plus 2 do poziomu przedmiotu. No i wtedy jeszcze do tego dochodzi poziom postaci, który to tworzy. No i wtedy jest średnia brana poziomu przedmiotu i poziomu postaci. No i wtedy, mając taki wysokopoziomowy amulet, możemy wyrolować maksymalnie 2 do poziomu danej postaci. No najlepiej paladyna bądź czarodzieki, bo takie są najwięcej warte. 20% do szybkości rzucania czarów, bo nie dość, że możemy właśnie to gwarantowaną wartość mieć, to plus jeszcze dodatkowo się może wyrolować i w sumie daje to 20% rzucania czarów. No i jeszcze 20% do wszystkich odporności maksymalnie. Jeżeli taki coś się trafi, no to już po prostu jest elegancko. No. Takie 2 do poziomu paladyna, plus jeszcze coś do siły na przykład, bo najlepiej wtedy mieć
tak statystyki rozdzielone, żeby w ogóle nie dawać ani jednego punktu w siłę. Oczywiście Enigma to bardzo też ułatwia, bo daje duży boost do siły i teoretycznie można tak skończyć, że nie musimy w ogóle brać ani jednego punktu w siłę i pakować jak najwięcej w żywotność. To jest już optymalne rozwiązanie, dlatego takie kraftowane amulety są tak dużo warte, gdy jeszcze dają do siły. No oczywiście też do życia. To też jest bardzo dobry sposób gry. No i tak się rozgadałem, że aż nie używałem w ogóle burzy ognia, tylko sobie tłukłem pałką wszystkich. Dobra, nazbierane śmieci. Bełty to sobie może odpuścimy. Maczugę może weźmiemy. Niech sobie będzie mikstury, wzmocnienia mogą się przydać. Jakąś tam szarfę nawet mamy. Pikowana zbroja. Może będą już dwa miejsca na klejnot? Jedno. No gdyby były dwa, to już pod taletcha byłoby. Obrona nie jest aż tak istotna znowuż. Wiadomo, no stojąc tutaj walcząc można z niej mieć benefity, no. Szanse trafienia wroga będą mniejsze, ale kiedy chodzimy, no to jak widać obrona jest w ogóle nieaktywna, także okej, okay. Udało się ubić wszystkie potwory, nie musząc ich szukać po drodze, bo to bardzo często lubi się taka sytuacja zdarzać, że jeden potwór zostaje i łazimy po tym siedlisku zła. Fajnie to Carbot na swoim kanale na YouTubie ujął w takich fajnych animacjach o Diablo. Gdzie tak fajnie humorystycznie ujmuje różne sytuacje Diablo, które przeżywają gracze. Dobra, co by tutaj? Co by tu wypić? Czego by tu nie używać? Beru można by zidentyfikować, jakieś jeszcze przedmioty, może tą maczugę, a niech mu tutaj wjedzie, będzie miał większe obrażenia. Pikowana zbroja niskiej jakości, pewnie tego już nie zmieścimy. No to jak nie zmieścimy, to nie będę tego brał. Dobra, teraz napierdziela prądem. Okej, wkraczamy sobie na zimną równinę. Zawsze tutaj mamy przy samym wejściu punkt nawigacyjny. No i ciekawe, w którą stronę będziemy mieli wejście na kamienne pole, jak i na cmentarz, bo no zobaczymy na jakim etapie tutaj skończę, ale jest pewna bardzo fajna ciekawostka związana z mapami. Właśnie zależność wejścia na kamienne pole z bazarem w Kurast. Ale to później powiem, o co chodzi. Dobra. Jakieś tam kapcie by sobie trzeba było zidentyfikować, ale najpierw trzeba sprzedać taki oto przedmiot. No, takie berła, w ogóle klasowe przedmioty potrafią być sporo warte. Opłaca się je zbierać. Tutaj trochę śmieci nazbierane. No, bo to niekoniecznie będzie dużo warte. Buciory, no można by zidentyfikować, może jakieś resy się trafią. Nie. Ale i tak to jest lepsze niż to, co noszę. Jakiś toporek i nóż do rzucania, ale on akurat nie jest do identyfikacji. Dobra, zatrzymamy sobie też mikstury wytrzymałości, one się przydadzą. Jakieś już nawet gemy wpadły. No i co, kupno księgi miejskiego portalu. Księgi identyfikacji raczej nie używam, ale to jeżeli, nie wiem, chcecie, żebym jej używał, to może napiszcie nawet w komentarzu. Mnie na potrzeby serii mogę zakupić i używać, czemu nie. Dobra, może się wyposażę nawet w jakąś tam ilość mikstur. Mikstury wzmocnienia mogę pozbierać w sumie. Nie będę tam jakoś może masowo tworzył mikstur pełnego wzmocnienia, tam powiedzmy, że zrobię z 10 może. I to powinno już wystarczyć, trzeba później ewentualnie jakieś może 20, żeby zapełnić sobie dwa paski i nie więcej. Nawet na bieżąco mógłbym sobie jakieś nosić.
w razie potrzeby. Przełączę się na stary widok, żeby sobie szybciej. Sobie szybciej mikstury dokupić. Dobra, i to wystarczy. 10 punktów atrybutów mam do rozdania. No i wpakujemy wszystko w żywotność. I tutaj burza ognia. Cały czas. Dobra. Głos jest, wszystko jest. Kapliczka umiejętności. Weźmy jak najbardziej. Idę teraz po drodze, więc troszeczkę z niej zbaczam. No myślę, że generalnie będę grał w taki sposób, żeby... No fajnie, te kapliczki umiejętności i kapliczki doświadczenia, no super się trafia. Generalnie chciałbym grać w taki sposób, żeby na wszelkie punkty nawigacyjne pozbierać. Tak samo, aby wypełnić wszystkie zadania, więc tam nie będę jakoś może... przechodził po łebkach lokacji, chociaż też się tak może zdarzyć, ale też nie będę wszystkiego tak dokładnie przechodził. Bardziej, że będę farmił później, to też niekoniecznie będzie to potrzebne. Dobra, może zamiast tej kapliczki umiejętności wezmę sobie kapliczkę doświadczenia i przejdę po drodze. Może by się już znalazło krwawą orlicę. No jak się nie znajdzie jej już tak szybko, no to cóż, nie zabijemy jej na kapliczce doświadczenia najwyżej. Tam omijać nie będę omijał potworków. Coś tam po drodze się znajdzie, to się ukatrupi. No jaskini w sumie też możemy się przejść, zimną kruczycę rozwalić. To taki na początku jest dość niewygodny przeciwnik. Zaklętym zimnem, który no szczególnie melesom może narobić kłopoty. Różdżka znaleziona, to opłaca się takie rzeczy podnosić jak różdżki właśnie, bo mogą dawać umiejętności nekromanty i to później się fajnie skaluje i jest dość dużo warte przy sprzedaży. Oczywiście jeżeli się trafi różdżka z kilkoma umiejętnościami. Zobaczmy, co tutaj daje. No, 3 do osłabienia. No to może być warte sporo. No nie dość, że 3 do umiejętności, to jeszcze taki 6 poziomu. Dobra, tutaj rozwidlenie pewnie będzie do jaskini, tam będzie na kamienne pole albo cmentarz. Generalnie tak, można to już rozpoznać nawet nie wchodząc do danej lokacji, bo cmentarz jest zawsze przy samym rogu mapy, a kamienne pole mniej więcej na jej połowie. Czasami można się też pomylić, bo wygląda wejście jakby było przy rogu, ale jest jeszcze jedno wcięcie. Jest kontynuacja danej mapy. I to wtedy wskazuje, że jest to kamienne pole. Trzeba też dość uważnie patrzeć. Tu wydaje się, że będziemy chyba szli na cmentarz. Tak, to będzie cmentarz. Przy samym rogu. Cmentarz, dokładnie. Jesteśmy na cmentarzu. Sadzenie umarłych. Jakby nie umarli, byli roślinkami. Krótki kostur, to też się opłaca wziąć. Może jakieś umiejętności? Pole statyczne, też 6-poziomowa umiejętność. Wymienimy sobie szarfę. Miksturę leczenia bierzemy i idziemy na krwawą kocicę. Która lubi przyzywać sobie zmarłych. Przydałoby się to już druzgocące uderzenie na początek, ale takich rzeczy to nie ma tak dobrze. Panie. Dobra, troszkę my tutaj w temacie majówkowym zrobimy grilla z nieumarłych.
potłuczemy trochę krwawą modlicę. Ona trochę też nas. Także no. Będzie pan zadowolony. Co, tak się prosi, żeby trochę w zręczność zainwestować, żeby zaczął trafiać. No ale będziemy się i tak raczej przesiadać już na żywioły. Więc ta zręczność nie będzie aż tak mocno potrzebna. Dobra, bierz mikstury. Tu sobie pięści zidentyfikuj. Jeden do maksymalnych obrażeń. Szału nie ma, no ale zawsze lepszy ryc niż nic. Kaptur berdy, szinę, takie pierdoły. Zadanie zrobione, wykonane. Można jeszcze wejść do mauzoleum, można wejść też do krypty. Czemu by nie? Można i tak zrobić. Ale w sumie wejdę za chwilkę i wam powiem, jak tutaj jest, jeśli chodzi o czytanie map, i sobie sprawdzimy, czy to prawda. Dobra, Kasia, dawaj no mi tutaj jakąś Alizę. Czym ty atakujesz, kim ty jesteś? Masz czwarty poziom. Mamy piąty, może być. Może ten nawet myśliwski łuk sobie weźmiesz. Co to on tutaj daje? Szybkość ataku, maksymalne obrażenia, skuteczność ataku, obrażenia od trucizny, wykradanie many. Szkoda, że nie życia. 4% życia to nawet fajnie było. Ale jest niezłe. Jest to niezłe i na pewno się to przyda. Zawsze grając kiedyś w Diablo, no to łucznicy kupowałem długi łuk Hida z trzema soketami. Największe obrażenia zadawał, ale no nie on jest najlepszy. Lepiej jest wziąć myśliwski łuk, bo jednak ma większą szybkość ataku. No i 5000 za taką różdżkę. Można zatrzymać, w sumie sprzedać dopiero w drugim akcie. Może będzie warte to, nawet nie może, tylko na pewno będzie to warte więcej. Ale o ile więcej, to się dowiemy w drugim akcie. No możemy zatrzymać, czemu nie? Okej. Żywotność dalej dawać, czy może trochę wzręczność, jakbyśmy się mieli tutaj tłuc. Skuteczność ataku, no tutaj niby 95%, ale na bossów to już troszeczkę gorzej. Z kupnem raczej tutaj nie będę się jakoś rozpędzał. Zbyt wielu ciekawych rzeczy to sobie tutaj nie uświadczymy, ale coś tam najemniczce weźmiemy. Hida nie będę brał. Już mamy teraz poziom 5, więc generalnie to byłby dobry moment, żeby kupować sobie sztylety na hazardzie. Nie można oczywiście sobie obniżyć cenu kupców, można by zrobić słówko runiczne w łuku, Tirtal Amn. To jest jeden z dwóch przedmiotów, który obniża ceny u kupców, tylko że to wymaga 27 poziomu. Tak więc no, ile taki sztylet z ciekawości? 602, nie jest drogie. Teoretycznie to jest poziom dobry, aby kupować mewę, bo to jest poziom przedmiotu 5, więc albo na 5 poziomie postać, albo na 6 można byłoby to trafić. Bo już później będzie ciężko, jest większa pula unikatów, które można by trafić teoretycznie. No oczywiście jakieś tam wielkie szanse to nie są, ale no zawsze jednak są. O, tutaj takie fajne podtaletcha, zbroje. Tutaj wymaga 27 siły. Jeszcze 9% do obrony, no maksimum do obrony, jakie można w zbrojach zdobyć, no to jest 15% takiej dobrej jakości. Jest taka na przykład zbroja maga z jeszcze perfekcyjnym rolem do obrony i 15% do obrony dodatkowo. No, jest sporo warta, mi się udało na Battle.net nawet dwie takie znaleźć. Więc no, cóż, szczęście naprawdę to było duże. No może by wziąć sobie takie coś pod taletcha. Siły będzie wymagać 27, no ale to sobie weźmiemy jej trochę najwyżej, po prostu i tyle. Umiejętność, no kolejna tutaj umiejętność. Można by może wziąć jakieś tam wsparcie. W zasadzie można by później Grizzly'ego też mieć, ale dębowego mędrca sobie weźmiemy, to na pewno. Żeby nam trochę życie zwiększył. Także no lecimy dalej. Chociaż miałem chyba pójść jeszcze do mauzoleum, tak? Mówiłem o tym, więc może się wrócimy, pójdziemy tam. Procek chyba zwykle jak grywał, no to chodził na te poboczne lokacje, ale chyba dopiero na Helu. Tak teraz właśnie w tych seriach, które nagrywał. Dobra, Kobita się ubierze później.
jakieś tam szpargały, które znajdziemy. Dobra. Jesteśmy teraz w krypcie. W krypcie, idąc w lewo, generalnie w większości lokacji, jeżeli gdzieś chcemy podążyć do jakiegoś ważnego miejsca, czy to jest skrytka, czy wejście na następny poziom, to w większości lokacji idziemy w lewo. Tylko, że jak to w lewo w ogóle czytać, bo mamy tutaj segment wejścia, to jak jest nasza postać, tak ustawiona, gdy wchodzi, no to patrzymy na jej lewą rękę, w lewej ręce trzyma tarczę i tak podążamy. No tutaj ściany, niestety są ściany, więc odbijamy się od nich, ale tutaj możemy iść w lewo. No i teoretycznie powinniśmy trafić w końcu na skrzynkę. W większości przypadków się to sprawdza. W większości, ale nie zawsze, bo idąc 3 razy w lewo, możemy w końcu trafić w prawo. No a wygląda na to, że to jest... O, widzicie, tu jest skrzynka. To jest chyba to nieco inne rozwiązanie. Więc dalej w lewo, no i teraz zataczamy kółko. I już tutaj mamy drogę w lewo. No, ale mimo wszystko, idąc w lewo, w końcu trafiamy. Gdybym poszedł w prawo, to bym w ogóle nie trafił na tą miejscówkę ze złotą skrzynią. No i mamy tutaj bosiora kościoła Macza. On tutaj jest zawsze. Zawsze ten boss, zawsze z takim imieniem. No i co tutaj? Okuta, orla kula. Można ją wziąć, krótki łuk, czy jakieś 3 sokety by miał 1. Skuteczność ataku jeszcze do tego. Jakaś szarfa eteryczna, no to tak nie bardzo. Trochę mikstur jeszcze, many. No ekwipunek będzie zapełniony miksturami. Z całą pewnością. Będziemy sobie ich używać. Jak się zużyją, to się dokupi nowe, ale może nie w aż takich wielkich ilościach. Dobra. To może już sobie wyjdziemy stąd. Nie jest moim celem, żeby przechodzić może tam jakoś dokładnie lokacje poboczne, no ale jak widzicie, zmierzając w lewą stronę, możemy znaleźć skrzynię. Jeszcze amulet tutaj się udało zdobyć. Zidentyfikujmy może coś ciekawego. Dodatkowe złoto od potworów. No, 38 to mogłoby być, ale do szansy na magiczne przedmioty. Tylko wtedy wymagany poziom byłby, a tak, troszkę wyższy. No i mauzoleum. Mauzoleum również w lewo. Zmierzając, znajdziemy złotą skrzynię. Grupka czempionów, chyba to się trafiła. Czy tu są dwaj bosiorzy? Chyba jeden bosior. Tak generalnie na początku, oglądając w ogóle jakieś materiały o Diablo, no to były te materiały od Procyona, zanim tu jeszcze zaczęli nagrywać Nadin i Stary Dziad. On już tak, Procyon już dość długo nagrywa, już miał serię sprzed 10 albo więcej lat. Tam jakoś specjalnie ich szczegółowo nie oglądałem. Ale wiem, że tam miał już takich stałych widzów, którzy pamiętają sytuacje różne, które się tam przydarzały. W komentarzach też były do nich nawiązania. No na przykład taki miły smaczek jest. Też to weszło do słownika, tak powiem, takiego procjonowego. A później właśnie wszedł i Stary Dziad, i Nadin. Wtedy to myślałem, że Procek dysponuje dość dużą wiedzą na temat Diablo. No jak wtedy na mnie, takiego dość, no niedoświadczonego można by to nazwać gracza, bo ja wiedzę na temat mechaniki w ogóle gry miałem naprawdę małą. Wcześniej tylko co, grałem tak po prostu, bez jakiejś większej świadomości. Po prostu tak for fun, nekromantą.
jeden build praktycznie. No czasami coś tam się zdarzyło, czarodziejką trochę pograłem, czy tam palkiem. No, ale to takim byłem bardziej niedzielnym graczem. Na Battle.necie to tam więcej mój brat grał wraz z kolegami. Torcha i Anihilusa to ja od nich dostałem. Nie pamiętam już z jakim rolem był, ale pewnie jakieś słabe dość, jeżeli mi to podarowali. Ubery i w ogóle to wszystko było dla mnie czarną magią i czymś niemożliwym. W tamtych czasach pamiętam, że miałem nekromantę na chyba 87 poziomie. Generalnie mam wrażenie, że w czasach starego Diablo jednak troszeczkę wolniej poziomy się zdobywało. Tak teraz do tego 90 to nie jest aż tak trudno się doczłapać. W ogóle jeśli mowa o jakichś dobrych runach i w ogóle jakichś high runach, to mogłem zapomnieć. Ale chyba generalnie to dość rzadko to wypadało w starszym Diablo, takie mam wrażenie. Bo maksymalną runę jaką zdobyłem, to nie wiem, czy to nie było tylko Lem. O, pula nigdy na oczy nie widziałem. A teraz grając na Battle.necie D2R, no to jedyna runa, jakiej mi się nie udało znaleźć, to runka Hammer. Całą resztę run udało mi się wydropić. Generalnie, jeśli byście może chcieli, żebym jakiś taki odcinek nagrał, albo kilka, gdzie bym zaprezentował postacie, które mam na Battle.necie, to napiszcie o tym. Mógłbym tam pokazać, co na nich mam. W zasadzie, no niedawno zebrałem wszystko to, co miałem w planach zebrać swoich postaci. No trzeba było tam trochę jachów, trochę berów pozbierać. Ale bardzo przyspieszyło to ten mój proces zbierania tych itemów. Sprzedaż amuletu, który właśnie wykraftowałem w kostce, dawał 2 do pułapek, dużo do siły, do wszystkich odporności i dostałem za niego 5 berów, które później sobie rozdysponowałem. Wszystkich poszły do osłów runicznych, albo nawet 4. Jednego bera już wtedy miałem, więc miałem w sumie ich 6. 2 poszły pod Infinity, 1 poszedł do Bestii, 1 jeszcze poszedł do Oków Honoru. I kolejne bery sobie po prostu rozmieniłem. Jednego na 3 runy Lo. Okej, jaskinia. Nie wiem, czy tam iść. 32 minuta w ogóle odcinka. No, w tym tempie to myślę, że na dzień speedrunując, to już by tam napastował pewnie trzeci akt. No może przesadzam, ale kto go tam wie, jeżeli on potrafi półtorej godziny zrobić poziom trudności czarodziejką. No to co tu dużo gadać. Mamy Bishibosha, też boss, który tutaj zawsze występuje. Daje zawsze też 2 przedmioty magiczne. Tu się nawet trafił żółty. Tylko, że coś bardziej pod czarodziejkę. Jakieś takie, a może bardzo początkowe przedmioty to nie będę zbierał do skrzynki. Ale wiecie, tam jakieś magazyny sobie porobię, jeżeli będzie taka potrzeba, żeby przechowywać jakieś przedmioty, które przekażę do kolejnych postaci. Także to, nie wiem, no dla osób, które by może oczekiwały, że będą tutaj jakieś challenge i w ogóle będę sobie robił jakieś utrudnienia, no wiadomo, no to raczej się mogą zawieść na tym. Także mam tutaj kamienne pole. Może sobie wejdziemy, znajdziemy tutaj waypoint i w następnym odcinku po prostu poszedłbym do jaskini i tam zmierzył się z krukiem zimnym. Generalnie tak, tutaj na kamiennym polu właśnie, jeszcze wracając, bo tutaj jest jedna rzecz. Nasz układ mapy jest taki, że mamy wejście od góry i w prawo z perspektywy z postaci mamy z zimnej równiny wejście na kamienne pole. Jeśli dobrze pamiętam, to mając taki układ mapy, to wejście na bazar w Kuras będzie z prawej strony. Bo tutaj właśnie jest zależność. Tak, od tej strony, od której mamy segment wejścia na zimną równinę, a później na kamienne pole, to w zależności od konfiguracji możemy już wiedzieć, w którą stronę będziemy mieli wejście na
na bazar w Kuras. Tylko ja nie jestem 100% pewny, czy to będzie w prawo. Sprawdzę sobie to po odcinku, bo tego nie pamiętam. Dobra, mi się tutaj, widzę, zaraz zepsuje. Trzeba będzie ją naprawić. Dobra, bierzmy tutaj atrybuty, bierz sobie umiejętność. Dębowy, mocny mędrzec. Rozdzielmy sobie. No, to jest umiejętność fajna, tylko że taka dość zdradliwa też, można by rzec, bo zwiększa nam życie taki mędrzec, no, ale on lubi też padać i... Ktoś to grał, chyba Nadin, grał na hardkorze druidem, no i padł mu duszek. No i zamiast posiadać dużo życia, no to nagle mu ono spadło, a tego nie widać, bo to na kuli życia nie spada. No i troszkę lipa wyszła i zginął. Dobra, mamy kapliczkę doświadczenia. Generalnie z tego, co pamiętam, to co mówili Nadin z bokserem Kabatym na coachingu z czytania map, ze speedrunów, no to się na kamiennym polu dość dużo jest, duża szansa na trafienie kapliczek doświadczenia czy umiejętności. I warto się wracać, nawet robiąc kolejną rundkę, wrócić się, popatrzeć w pobliżu, jakie kapliczki się trafią, bo można trafić na takie doświadczenia i praktycznie cały czas sobie z takim boostem do expów wchodzić. Tak, generalnie tutaj sobie dużo gadam, a już tak drugi raz nie rozdzielam sobie umiejętności. No muszę do tego przywyknąć, bo granie moje zawsze było w ciszy, nie komentowałem. A jednak nagrywanie Disciples się trochę różni. Mogę sobie tutaj bardziej pogadać, coś zatrzymać się, tutaj cały czas się akcja dzieje. O, wilcza głowa, w końcu coś dla druida na łeb. No i tak, jeśli chodzi o buildy, no to właśnie. Na koszmarzu i normalu. Dwa do wilkołaka, trzy do trującego pełzacza, dwa do kruka. Szkoda, że nic nie ma do ogniowych umiejętności, no ale mamy kruki, mamy pełzacza, więc może ich poużywamy, czemu by nie. Na przywołania myślę, że pójdziemy sobie na koszmarze, a na helu zrobimy sobie Wind Druida. Raczej będę takie wszedł w takie klasyczne chyba buildy. Nie będę tam jakichś eksperymentów robił, tym bardziej, że w Diablo to jakieś eksperymenty wielkie z buildami raczej nie wychodzą dobrze. No chyba, że robi to stary dziad, ubijając Ubery nogą Wirt albo miksturami. No to co robi, to czasami to po prostu aż rzeczy, o których sobie możesz pomyśleć, a on to później realizuje. Okej, okay, fajnie blisko mamy dość wejście do tunelu i krąg kamieni. No krąg kamieni zawsze jest przy drodze, przecież dobrze jakby blisko też był waypoint. Mamy tutaj zapleśniałą księgę. Tak, przyszedł czas, że żywcem została pogrzebana hrabina. No raczej nie będę tutaj chciał zatrzymywać się i tam wszelkich kwestii dialogowych rozczytywać. Myślę, że to już jest oklepane i tak dobrze znane wszystkim, że chyba raczej nie ma potrzeby tak robić. Kurczę, pamiętam jaki to był, jaka to była radocha, jaki to był show, jak po graniu w demówkę człowiek wszedł w końcu w pełnej wersji na kamienne pole i zobaczył te koziołki, kruki. Jak to się człowiek jarał wtedy, że może iść dalej po wielu godzinach spędzonych w demówce. To byli czasy wtedy. Uczę, takim klasycznym pierwszym Diablo to w ogóle nie można było najemnikom dawać sprzętu. Czwarty akt w ogóle przechodziło się samodzielnie, bez najemnika. Nie przechodził z nami od aktu do aktu. I kurczę, naprawdę najemnik wtedy był słabiutki. Już nawet teraz ze sprzętem niekoniecznie sobie musi dawać radę. No jeżeli się już taki endgame'owy naprawdę założy sprzęt pod
najemnika, no to jest już w ogóle super. On sobie daje radę nawet samemu. Taka na przykład zapłata żniwiarza u najemnika z drugiego aktu, który no... Pomimo ulepszenia barbarzyńcy, trochę boostu do łuczniczki czy maga, to i tak nadal ten z drugiego aktu jest po prostu no, najlepszy. Koniecznie trzeba będzie szukać Kasima albo Alzheimera, tak jak to zawsze stary dziad u siebie. Najemnika z drugiego aktu zawsze musi być Kasim albo Alzheimer, tak się już u niego przyjęło. Aż 40 minut odcinka, dość długi mi się tutaj zrobił, ale jeszcze chcę waypointa znaleźć. No, też dobrze mi się tutaj gra. Jest o czym mówić. Mam nadzieję, że przez całą serię będę miał tu o czym mówić. Ja tam jakimś wielkim, przesadnie ekspertem od Diablo nie jestem, chociaż no, patrząc dla mnie, no, pod względem, no, odkąd wyszło D2R, a wcześniejsze lata, no to progres uczyniłem ogromny. Też zagrałem już większą ilością postaci, bo druidem to ja generalnie nie grałem dużo. Przejść każdy poziom trudności to się przeszło, ale tam jakichś wysokich poziomów to ja nie wbiłem specjalnie. Dobra, proszę, wezmę sobie jeszcze w siłę. I teraz możemy sobie wziąć kulę magmy. Kula magmy jest dobra w tym, że ona zadaje również fizyczne obrażenia, więc jakieś tam niewrażliwości zawsze możemy ominąć. Więc w takim piątym akcie, pierwsza fala, właśnie ten koledzo, niszczyciel, który ma zawsze niewrażliwość na ogień, taką kulą magmy można mu obrażenia zadać. Oczywiście to nie będą pełne obrażenia, tylko jakaś tam ich część. No ale zawsze jesteśmy w stanie coś zrobić. No bo teraz jest łatwiej już przełamywać niewrażliwości, bo weszły wraz z kolejnym patchem, czy kolejnym, wraz z poprzednim patchem, weszły Thunder Charmy, czyli talizmany osłabienia.